Córko moja, przyjdź i ukryj się pod moim płaszczem pokory. Te słowa, drodzy bracia i siostry, powiedziała Matka Boża do świętej Brygidy Wielkiej. Przyjdź i ukryj się pod płaszczem mojej pokory. Odnoszą się te słowa o płaszczu pokory Maryi, do szkaplerza świętego, który jest syntezą maryjnej duchowości karmelu. A streszcza się ona w prostych słowach: iść za Chrystusem naśladując Maryję. Iść za Chrystusem naśladując Maryję. Bartymuszowi z dzisiejszej Ewangelii przeszkadzała ślepota, żeby zobaczyć i pójść za Jezusem. Musiał przeżyć to co przeżywamy zwykle, gdy przychodzimy na modlitwę, bo takie cuda dzieją się tylko wtedy, kiedy człowiek zaczyna się modlić i kiedy od tego wołania, wołania Jezusie, synu Boży, synu Dawida, ulituj się nade mną, przechodzi do i przejrzał, i szedł za nim drogą. Matka Boża mówi do świętej Brygidy Wielkiej. Przyjmuję z radością i natychmiast każdego, kto całym sercem, szczerze i z mocnym postanowieniem poprawy zwraca się do mnie, niezależnie od popełnionych grzechów. Nie patrzę na grzechy, ale na intencje, z jaką ktoś się do mnie zwraca. Jestem matką miłosierdzia. Biedny będzie ten, kto, mimo iż może, nie zbliża się do miłosierdzia mego. Przyjdź, córko moja, i ukryj się pod płaszczem moim. Przyjmuję całym sercem, szczerze i z mocnym postanowieniem poprawy każdego, z radością, natychmiast, z radością i natychmiast. Każdego to całym sercem, szczerze i z mocnym postanowieniem poprawy zwraca się do mnie, niezależnie od popełnionych grzechów. I przeżyłem go kilka tygodni temu. Jeden z naszych współbraci znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Odwiedziwszy go, pomodliwszy się z nim, chwilę spędziwszy. W te, na tym oddziale, już miałem wracać, gdy zatrzymała mnie pielęgniarka oddziałowa i zaczęliśmy rozmawiać. I zapytałem się: Ilu tu jest pacjentów? A ona mówi: Mamy tutaj cały oddział zajęty. I jak Wam się sprawują ci pacjenci? Bo pacjent to, jak samo słowo wskazuje, pacjo, czyli cierpiący i cierpliwy. Czyli cierpia, cierpienie i cierpliwość. Pacjent, słowo pacjo, pacjencja z łaciny znaczy cierpliwy w cierpieniu. Mamy takiego jednego, który jest niecierpliwy w cierpieniu, proszę Ojca. Nie wiemy, co z nim zrobić. Tak się rzuca, tak się wścieka, zrywa wszystko, co tylko mu się człowiek nałoży. Pilnujemy go dzień i w nocy. Rodzina nawet nie daje rady. Jakby ksiądz tak mógł zobaczyć, bo to twardziel jest, wojskowy, po szkole. Jak mam, słyszę takich, o takich historiach, to... Coś gorąco się robi w człowieku, bo cuda się zdarzają, już wiszą, już gruszka dojrzewa, zaraz spadnie. Podchodzę do niego, rozmawiam z Nim. Jak zobaczył księdza, to dopiero się wściekł. Ale przetrzymawszy tą pierwszą burzę, usiadłem blisko niego, zaczęliśmy rozmawiać i odrzuciwszy sakramenty, nie chciał się spowiadać, nie chciał komunii, nie chciał w ogóle niczego, za, w ogóle żebym stąd poszedł. Ja mówię, mam dla, dla Pana taką jedną od księdza pamiątkę. Nie, przy, niech Pan przyjmie od księdza taką małą pamiątkę, Matkę Bożą. I dałem mu mój szkaplerz. Zostawiłem. Niech Pan włoży to pod poduszkę, nie zaszkodzi Panu, będzie Pan lepiej spał. Włożył pod poduszkę. Następnego dnia przychodzę odwiedzić mojego współbrata, a oddziałowa mówi, co ksiądz zrobił z tym naszym wichrzycielem. Spał jak trusia. Mówię: Ja nic, ale matka Boża go pod płaszcz swój wzięła. Minęło tydzień. Wyszedł z oddziału intensywnej, przeszedł normalnie na dalsze leczenie i zakończył swoje życie z spowiedzią. Z spowiedzią, odrzuciwszy sakramenty, odrzuciwszy spowiedź, odrzuciwszy wiarę nawet, kościół, Matka Boża przez zwykły gest. I to są cuda. To są cuda. To cieszy, to raduje, to buduje kościół. Taka wiara. Zwrócił się do niej tej nocy, jak się okazało. Tej nocy sobie pomyślał do niej. Łzy mu z policzków popłynęły, bo wspomniał całe swoje głupie życie. Głupoty robiłem, proszę księdza, głupoty. I wyspowiadawszy się, przyjął komunię świętą i odszedł w pokoju, odziany płaszczem Maryi, odziany szkaplerzem. Z radością przyjmuje Maryja i natychmiast każdego, kto całym sercem, szczerze i z mocnym postanowieniem poprawy zwraca się do mnie, niezależnie od popełnionych grzechów. Nie patrzę na grzechy, na intencje patrzę, bo jestem matką miłosierdzia. Przyjdź i ukryj się pod płaszczem mojej pokory. Amen.